Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction HD Mod Nekromantą. W poprzednim odcinku przechodziliśmy sobie Wielkie Moczary z dżunglę upierzców kawałek, a w tym na początku dokończymy Wielkie Moczary, punkt nawigacyjny i później już z powrotem dżunglę upierzców będzie. Więc idziemy. To jeszcze te wielkie moczary zostały. Ten punkt jest ważny. Może to się jakoś połączy, nie wiadomo. Dobra, mamy szkielety przynajmniej, całość. Całość ich mamy. Coś mnie zatruł, ale to nie była tak silna trucizna. Oto Sugus jest. Albo ja tu golemem spamuję. Teraz będzie lepiej. O, zbroja maga. Chyba ta, o którą mi chodziło. Ma trzy sloty. To ta troszkę za słaba. Klinga mana. No i przechodzimy w tą stronę, jeszcze coś może znajdziemy. Chociaż powinno tu być zakończenie, ale może się połączy z dżunglą upierzców, nie wiemy. Dobra, szkielety wzięły tu na siebie cały ogień przeciwnika. Chociaż właściwie truciznę, bo mnie zatruwali. Dobra, są fetysze. To raczej nie jest, bo po prostu są silni. I jakoś tak wyszło. Dobra, ale my musimy kompletować armię. Ciężki pas. Weźmiemy, ja też mam ciężki pas. A ten może być lepszy. Znaczy nie mam teraz, ale mam ogólnie. Zostawiłem go. Jakiś tam był. To też wezmę. Zaraz level. Dostali. ...1590, dobra, to musi być już portal, punkt nawigacyjny to znaczy, tak. Musi być. Potłoczona zbroja płytowa, to zobaczymy sobie. Miejsce tu jest? No to zobaczymy sobie tłokę. Jaka tam? 450. Dla najemnika byłoby dobre. Już można by było zrobić Nefluma. Ale tylko dla najemnika. To jest spore ograniczenie. No niepotrzebnie się tego napiłem, ale nieważne. Sporo tych fetyszy tutaj. Musimy ich ładować. Nie pozwólmy im przeżyć. Dobra, idziemy dalej. No to co tu jest? Tu nie ma portalu? No to się przebijamy. O, już level właśnie nabiliśmy. Fajnie. 80. Tak ma być. Tu ciasno, dziwnie to wygląda. Nie przypominam sobie takiego czegoś, żeby tu było. Dzikie szpony. Tu coś jest na rzeczy. A, dżungla upierzców tutaj jest. Od razu z lasu pająków, ciekawie. A czyli jest połączenie zarówno z wielkich moczar, jak i lasu pająków. Rzadko się zdarza, ale czasami jest.
I tu mamy bagienną czeluść. To powinien być też punkt. Tak naprawdę. No i nadal nie mamy punktu na wielkich moczarach. Będziemy mieli na dżungli upierców, w lesie pająków. A tam gdzie szukamy, to nie. Dobra. Punkt jest, no to później wyżej jeszcze poszukamy gdzieś z innego miejsca. Widzicie, wielkie moczary nie ma, nie wiem gdzie to może być. Bo tu już widzę, że... Nie za bardzo, no to już nie ma mowy. Żeby był gdzieś indziej, trzeba poszukać. Skrzynka, a ze skrzynki nic. Dobra, mamy tu punkt nawigacyjny, to idziemy teraz do bagiennej czeluści. Gdzie są szczuroczłeki. Co ja mówię, kosteczkowcy. Pobawimy się z nimi. O nie, błyski. Czyli trzeba nam odporność na błyskawice. Jakąś tam mam, ale taka dobra to nie jest. Że co? Moje szkielety rozwalają błyski na luziku? O, to jest ciekawe. Dobra, błyski podnosimy. Kosteczkowcy są, tak. Najemnik aż do nich lgnie. Taki ma z nimi związek, że nie otrzymuje tych obrażeń. Wzmocniona maczuga dobrej jakości. Coś takiego. Ale nie bierzemy. Tutaj teraz. Boss kosteczkowców. To walczymy. Ja się tu skryję. Najemnik na początek. Aury, aury, aury. Najemnik się zablokował. O, już z powrotem jest. Jest boss, tam też zguby. Kamienna skóra, ale i tak szybko go ładujemy. Widzicie, mimo wszystko. Może on ciągle będzie uciekał. To będzie problematyczne. Odporność na błyskawice, żeby nie dostawał od swoich. Mądre. No walcie go! Pancerz zguby już pada. Niech nie tańcuje tak w powietrzu. Tylko padnie na ziemię. No, wreszcie. I mana. Coś tu jest. Jest przejście dalej. Oj, boss. To taki specjalny. Mocny. Dobra, szkielety na pierwszą linię. Nic z niego dobrego nie wypadło, ale życie. A już nie mamy życia. Ponosimy dwóch bossów tu było. To właśnie troszkę trudniej. O, najemnik już ma level 1630, ale chciałbym te 1750 do 2000, żeby miał. Każdy level to 40 życia. Jeszcze 10 leveli to 400 dostanie. To będzie ponad 2000. Jeżeli nabijemy. To by było ładnie. O, tylu tych przeciwników jest. No to się przesuwamy.
Apliczka zdrowia, a oni nie wiem co robią. Powoli, powoli. Coś tu jest. Najemnik już poszedł, dobra. Stygijczycy powinni uczestniczyć w olimpiadzie. Na pewno by szybko biegali. No dobra. Chyba jedno tylko przejście jeszcze jest. Czy coś jeszcze tu jest? Nie. Dopiero na drugim poziomie. Drugi poziom oczywiście większy od pierwszego. Tego się boję. Tu ta bagienna czeluść może być zdradziecka. A nie, na razie tych mamy, to spoko. Kosteczkowcy są jak zawsze. Nie spodziewałem się, że może ich nie być. Oni tu są po prostu zawsze. Mamy, bierzemy runka. Eld to nie. Ela byśmy wzięli. Tam jest doświadczenie. A tu walimy, ale na razie nie mamy opcji tam przejść. Pewno wzniesienie święta Rodela to nie jest trzeciopoziomowa przypadkiem. Jest, to może być ciekawa. No i tu jest boss, to od razu... Ale już za późno. Z tym doświadczeniem. Trzy strony możemy iść, to pójdziemy w tą. Tu jest przejście na poziom trzeci. Jeszcze się cofnijmy. Gdzieś indziej. Tutaj coś mamy. Są dwa schematy tego poziomu trzeciego, nie wiem jak tu będzie. Ale chyba jednak niestety labirynt. No dobra, zbieramy. Jeśli to będą kosteczkowcy. Teraz to tylko w tą stronę. Są. Uciekamy. Uciekamy, bo najemnik wali. Nie będziemy mu utrudniać. Już się powinienem tu przesunąć jakoś. Tak, teraz tutaj. Ale tu będzie ciężko, może tutaj też nic nie ma. To pierców ładnie biją. No, nawet nie najgorzej. Teraz w tą stronę. O nie, biesy! No, oczywiście, w każdej chwili mogę miksturkę nacisnąć, to nie jest problem. Teraz są zwykłe biesy. I coś tam jeszcze. Dobra, czyli to już całość, jak widzę. Powinniśmy się tu jakoś przebić. Ale na razie jest to ciężkie. No, nie ma szans się przebić. O, tu są jeszcze przeciwnicy. Tak się zdarzyło.
A tu boczkiem myślę, że jest. Dobrze, teraz przechodzimy na trzeci poziom. W miarę szybko nam to poszło. To nie było jakieś wielkie. Tu chyba będzie labirynt. Tak, to jest labirynt. Jeden z dwóch. Zwykle tu przeciwników nie ma. Niewielka ilość. Więc nawet nie musimy ożywieńców brać, bo nie będą potrzebni. Ale chyba złota skrzynka to jest. To jest też Areas 85, największy w trzecim akcie. Pierścień od razu zobaczymy. Słaby wywalamy. No przebijajmy się do przodu. Teraz tu jeszcze szaman wszedł. O nie! To ci szybko. Szybko. Misurka pełnego wzmocnienia i już jest Gittens. Teraz mogę tutaj iść dalej. Szukamy wszystkiego, co cenne. On akurat jest za tym, więc niekoniecznie go będziemy bić. Tu tak poszukać, jakieś przedmioty nazdobywać z sarkofagów. To po to jest. Dobra, dalej szukamy. Szukamy skarbów ukrytych tutaj. No, labirynty są ciężkie. Jeszcze trudniej z nich wyjść zazwyczaj. No, tutaj nic nie ma. Ale tutaj już tak. No, wali mnie. Jeden taki urwi połeć. Okej. A tutaj będzie ta złota skrzynka. Nie, tu jest wyjście. Czyli bez złotej skrzynki. No, zdarzy się czasami. Weźmiemy sobie portali więcej. Nadal trzeba szukać punkt nawigacyjny na wielkich moczarach. No bo tak, tędy przeszliśmy, nie? Tu jest dróżka. Oto weźliśmy dróżką. Później jest przejście dotąd. Tu nic nie ma. Tu może być. Teraz zobaczymy, ale już jesteśmy w dżungli upierców, to wątpię, żeby było nagle wyjście stąd. Niemożliwe, żeby każda lokacja się z każdą łączyła. No ale sprawdzimy, co tu wymyślili. Bo mi się wydaje, że... Nie no, tu dalej idziemy. Więc to też nie tu. Nie wiem, co oni sobie myślą. Może poza odcinkiem poszukam. Też dobry pomysł. Poczekamy, żeby ta wytrzymałość się zregenerowała. I do walki. No tutaj jest dalej dżungla upierzcu. Nie ma nic innego. No co tu się dzieje, że tak ciężko nagle? Żadnego bossa nie ma. Dziwnie jakoś.
Szkielety mi poginęły, nie wiem od czego. Jest wytrzymałość, ale to już za późno. Poza tym mam tu studnię. Rogaty hełm, teraz tak, co tu było? A, tu nic, tak tylko przeszliśmy. Czyli nie tutaj, no nie wiem gdzie to jest. Aha, jeszcze nie mieliśmy ani Gidbina, ani podziemi łupieżców. Ani nawet punktu nawigacyjnego na Wielkich Moczarach. To musi być naprawdę wielkie ta dżungla. Ojej. Tu jest boss. Najmniej się zaklinował, on jest wymagany. Teraz może będzie. Musimy go wziąć. Bo bez niego będzie lipa. Tu jest boss, jak widać. I pokonany. Mana wezmę. Manę wezmę, bo trzeba. O, tu też jest boss. Ciekawe. No to dobra. To weźmiemy. No, szybko padł. Pełne wzmocnienie jest. Więcej mi nic nie potrzeba. Tu ładnie biją. Przebili się, widać. Manę wezmę. To niemożliwe, że tu gdzieś by były jeszcze wielkie moczary. Nawet przejścia nie mogłem znaleźć. Więc czym by się miało to połączyć? Poszukamy jeszcze. Poza odcinkiem mam nadzieję, że znajdę to. Wobec tego byłaby lipa. No ale tych to możemy podnosić. Mogą mi służyć. Teraz dalej kolejne ptaszki. Niestety mnie walą. To nie jest dobre. Dobra, do góry, do góry. Jeszcze do góry, teraz powrót. Bo jest ich zbyt wielu, żeby tak walczyć bez trosku z nimi. No i nikt zamiast walczyć, to nic nie robi. No nie, nie przyglądaj się, tylko walcz. Coś żółtego widziałem. Chyba mi się przewidziało. No a tych to jeszcze zbić możemy. Bo to w dwóch miejscach byli. To bez najemnika sobie radzą, ładnie. A może z tymi też sobie poradzą. Jak tak ładnie. No tu troszkę gorzej, ale coś robią. Przynajmniej. Dobra. Teraz tędy. Tu jest jakieś połączenie. To z dżunglą łupieżców. Dobra. Może być tu sporo zakul. W jedną i w drugą. Ale w końcu to przyjdziemy. No znowu czas, ile tych odcinków w tej dżungli będzie? Chyba naprawdę sporo.
Dobra, jeszcze trochę przejdziemy. Chciałbym, żeby ten odcinek kolejny był już ostatni. Ciekawy, czy się to uda, czy nie. No, tu jest boss. Dobra, wszystko mi tu trzeba. Do walki przystąp. O, oni mają wyjątkową szybkość. To powoli. Czy najemnik leci, czy nie? Ktoś mnie tu wali, to ja wrócę. Tak, najemnik walczy, dobrze. Tu jest jeszcze jeden boss. Jest naprawdę ostro. Katowski miecz. Dwie many są jak na zawołanie. Kolejny boss, pokonajmy go. Pokonany kolejny boss. No i teraz tutaj, a tutaj już byliśmy. To wyżej. Tak myślę, co to teraz będzie? Co oni wymyślą za formację? Bo naprawdę jest to wielkie. Każdy by tak to określił. No, najemnik się musi tu rozsiąść. Trzeba zwiększyć zasięg. Żeby zwiększyć zasięg tego, co trzeba. Dobra, co teraz? A teraz jeszcze byśmy podnosili ich. Może coś tu jeszcze wymyślą. Kolejny boss. Więc walczymy. Chyba dwóch, naprawdę sporo się dzieje, jak widzicie. A expa mało idzie. Mają z nimi trudności, czy co? Ładujemy, ładujemy. Więcej nie damy im forów. Oj, najemnik, 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 co tu się dzieje? Miasto. Jakim cudem on tak dostał? Dobrego dnia. Ze zwykłej trucizny. Nie wiem, jak to tak można ze zwykłej trucizny dostać. Przesuwamy się, jeszcze coś przejdziemy, żebym wiedział, jak się do tego odnieść. Cyk, cyk, dobra, ruszamy się. Wykonywane ze skarabeusza buty. Coś tu może być. Myślę, że to już to, czego szukamy. Bo co innego? Już jedna ślepa lokacja była. Więc musi to być to, czego szukamy. Łupiemy, łup, łup, łup. No więc tak, powiedzmy, że szybko przejdziemy dżunglę upierzców i że to już będzie to i w następnym odcinku wszystko się uda. Także myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!